Mózg to najważniejszy i najbardziej złożony organ w ciele człowieka. Odpowiada za szereg kluczowych funkcji, m.in. prawidłowe bicie serca, trawienie posiłków, ale również rozumienie i wypowiadanie słów, emocje, proces uczenia się i poruszania. Każde uderzenie w głowę niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia mózgu, ale najgroźniejsze są sytuacje, w których dochodzi do urazów wewnątrzczaszkowych. W ogólnym przypadku u dorosłego człowieka czaszka jest pewną zamkniętą przestrzenią, w której mamy trzy główne składniki. Mamy tkanki mózgowe, mamy płyn mózgowo-rdzeniowy i do tego krew mózgową. Więc jak długo te składniki są w równowadze, to ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest normalne. Ale w przypadku takich sytuacji jak urazy czaszkowo-mózgowe, to ciśnienie może ulec zmianie. Każdy wzrost ciśnienia może skończyć się tragicznie, dlatego zespół złożony z naukowców Politechniki Wrocławskiej pracuje nad możliwościami badania podatności mózgowej na takie zmiany. Obecnie lekarze mogą jedynie reagować na procesy, które zachodzą. Naukowcy szukają sposobów na to, żeby móc przewidywać wzrosty ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Czas jest bardzo ważny. Uznaje się, że horyzont pół godziny. Jeżeli bylibyśmy w stanie przewidywać na pół godziny do przodu, że pacjent jest zagrożony nadciśnieniem, to daje lekarzom dostatecznie dużo czasu na reakcję. Którzy żartują, że neurochirurgia to właściwie zajmowanie się tylko ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Tak do końca nie jest, ale rzeczywiście stan podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Od pewnych wartości pacjent traci przytomność i jeśli pomoc nie zostanie udzielona w bardzo szybkim tempie, w ciągu czasu liczonego w minutach, nawet nie godzinach, prowadzi to do najgorszych następstw, jakie można sobie wyobrazić. Aktualne metody leczenia polegają na monitorowaniu średniego ciśnienia wewnątrzczaszkowego i dopiero w momencie przekroczenia normy lekarze podejmują działanie. W przypadku mózgu czas ma jednak kluczowe znaczenie, bo każda zmiana może doprowadzić do nieodwracalnych dla zdrowia i funkcjonowania człowieka skutków. Pacjent zyskuje to, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie wymagał rehabilitacji, będzie wymagał dalszej opieki lekarskiej po wyjściu ze szpitala, ponieważ aktualnie urazowe uszkodzenie mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie. Dotyczy zarówno młodych ludzi, dotyczy też starszych, więc każdy sposób, jaki jesteśmy w stanie wykorzystać, żeby ograniczyć negatywne skutki dla zdrowia pacjenta w postaci na przykład większych uszkodzeń mózgu, krwotoku, w postaci większej liczby interwencji chirurgicznych. Znaczy im mniej tych interwencji chirurgicznych, tym większa szansa, że pacjent wyjdzie ze szpitala w lepszym stanie. Nie będzie wymagał rehabilitacji, będzie mógł wrócić do pracy, będzie mógł wrócić do normalnego życia. Bo niestety do tego momentu wciąż bardzo wielu pacjentów z ciężkimi urazami nie jest w stanie normalnie funkcjonować, wymagają ciągłej opieki, wymagają bardzo wielu lat rehabilitacji. Jak się leczy ciśnienie tętnicze krwi, to jeden z podstawowych parametrów, na których opiera się decyzja, jest pomiar ciśnienia krwi. Podobnie chcielibyśmy robić w przypadku nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, tyle tylko, że póki co nie istnieją nieinwazyjne metody zmierzenia ciśnienia. Owszem, można zmierzyć ciśnienie, jakie w czaszce panuje, ale wymaga to zastosowania metod inwazyjnych. Rocznie do szpitali trafiają tysiące pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi. To zarówno lekkie wstrząśnienia mózgu, jak i poważne sytuacje, w których lekarze muszą decydować się na ingerencję chirurgiczną. Mając informację o wzrastającym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym, musimy to kontrolować przy pomocy na przykład tomografii komputerowej i zależnie od tego interweniować, czy wykonać operację, czy zwiększyć ilość leków, czy zastosować inne parametry wentylacji. Najważniejszy jest czas. Nie każdy wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego wymaga interwencji lekarzy, dlatego kluczowe jest uzyskanie wiarygodnych i sprawdzonych wyników, które się powtarzają. To daje specjalistom pewność i ułatwia podjęcie decyzji, od których zależy przeżycie pacjenta. Z jednej strony może nastąpić mechaniczne uszkodzenie tkanek mózgowych, kiedy to ciśnienie jest już bardzo, bardzo duże, bo czaszka jest absolutnie nierozciągliwa. Z punktu widzenia makro jest nierozciągliwa, więc możemy mieć z jednej strony uszkodzenie tkanek mózgowych, a z drugiej na przykład niedotlenienie związane z tym, że nacisk na naczynia krwionośne powoduje, że krew
nie dopływa do pewnych miejsc. Mózg jest z jednej strony stosunkowo niewielkim organem w stosunku do masy ciała, natomiast wykorzystuje bardzo duży procent składników odżywczych, bardzo duży procent krwi, która w organizmie krąży. Ze względu na to, że jest bardzo, ale to bardzo czuły na wszelkie niedotlenienia, na wszelkie niedobory. I to ma wpływ na absolutnie wszystkie aspekty funkcjonowania naszego organizmu, na wszystkie aspekty naszego życia. Mamy aspekty, które jednoznacznie kojarzymy z mózgiem, myślenie, ruch, etc., ale mamy też bardzo wiele aspektów mniej oczywistych, na przykład to, czy mamy dobrą postawę ciała, czy nie boli nas głowa. Często nie myślimy o tym, że na przykład problemy związane z krążeniem krwi mogą być przyczyną bólu głowy, czy mogą być przyczyną problemów z poruszaniem się. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie w jakiś sposób zrównoważyć, natomiast zaburzenia funkcjonowania mózgu niestety, ale są bardzo, bardzo poważnym problemem. Każde uderzenie w głowę niestety może się skończyć ciężkim urazem. Oczywiście ciężkie urazy są tylko pewnym procentem wszystkich urazów czaszkowo-mózgowych, ale wciąż uznaje się, że rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób wymaga hospitalizacji tylko ze względu na ciężkie urazy. Mamy bardzo wielu pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi, takich, którzy potrzebują tego monitorowania, którzy są w szpitalach na intensywnej terapii, więc bardzo wiele osób zajmuje się na świecie próbami szybszego przewidywania, jak temu pacjentowi pomóc. Ale skuteczność tych metod jest różna, dlatego ciągle trwają kolejne prace i my również próbujemy dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby w nieco inny sposób przewidywać i może to poprawi nam skuteczność leczenia. Głównym założeniem naszej metody jest to, że analizujemy tak zwane zmiany szybkie ciśnienia, ponieważ ciśnienie wewnątrzczaszkowe oprócz wartości średniej ma też zmiany związane z pulsowaniem krwi w naczyniach krwionośnych. To znaczy w ciągu jednego cyklu pracy serca krew jest wyrzucana, napływa i odpływa potem z naczyń i to powoduje takie szybkie zmiany na poziomie jednej sekundy. I te zmiany mają charakterystyczny kształt, znaczy ten sygnał ma charakterystyczny kształt, który to kształt mówi o tym, jaka jest właśnie podatność mózgowa, jaka jest ta zdolność przestrzeni wewnątrzczaszkowej do uniknięcia pewnym uproszczeniu wzrostów ciśnienia. I nasza metoda opiera się na analizie kształtu. To, że ten kształt jest związany z podatnością, wiadomo było już od dłuższego czasu, natomiast przez bardzo wiele lat nie mieliśmy metod technicznych, metod matematycznych, które pozwalały nam to analizować, więc nasz projekt polegał przede wszystkim na wprowadzeniu takich metod, które pozwalają nam odróżnić kształty normalne takiego sygnału, takie, które mówią, że pacjent jest w dobrym stanie, podatność jest normalna, od kształtów, które mówią o tym, że pacjent jest zagrożony potencjalnie nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Próbujemy też monitorować bardzo dużo innych parametrów, które również mówią o tym, jakie są przepływy w mózgu, ciśnienie tętnicze i inne parametry. Na przykład w tym momencie głównymi obszarami zainteresowania naszego zespołu jest prędkość przepływu krwi mózgowej monitorowana za pomocą USG, znaczy jednego rodzaju USG w tętnicach mózgowych, ciśnienie tętnicze, ale także takie parametry jak na przykład stopień utlenowania tkanek mózgowych, czy w zasadzie hemoglobina utlenowana, nieutlenowana w tkankach mózgowych. Próbujemy też rozwijać nasze autorskie metody, na przykład nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, bo to również jest bardzo popularny temat w tym momencie. I próbujemy wykorzystać do tego nagrania wideo błony bębenkowej ucha. Dzięki badaniom, nad którymi pracuje zespół z PWR-u, w przyszłości być może uda się znaleźć rozwiązania, które pozwolą na przewidywanie wzrostów ciśnienia wewnątrzczaszkowego. To sprawi, że lekarze będą mieli więcej czasu i możliwości na reakcję, a pacjenci unikną uszkodzenia tkanek mózgu, które później przełożą się na jakość ich życia i proces leczenia.